Siemka, z tej strony Mateusz NH, a to mój siódmy odcinek serii League of Legends. I dziś po raz pierwszy zagram Malphite'em. Kupiłem go przed momentem, więc raczej będę lamił. No zobaczymy, jak to jest. Tutaj mi się wydaje, że to jest najlepsze na niego teraz. No i cóż, na przeciwnika mam chyba Kha'Zixa. Nie mam pojęcia. Najprawdopodobniej Kha'Zixa, więc musiał na niego złożyć trochę pancerza. No i cóż, dlaczego ja wybrałem to? Ponieważ jest to obszarówka i nie kosztuje tyle many co to. No i nie wiem. Bez większego powodu, po prostu mi się wydaje, że to jest maksowane, ponieważ używanie tego skilla zużywa many w tempie natychmiastowym. A to jeszcze pozwala sobie trochę przyfarmić i tak dalej. Okej. No jest to taki odcinek sylwestrowy. Puszczę go akurat na Sylwestra. Bo ja na razie oczywiście nie gram teraz, jak jest Sylwester. To muszę troszeczkę poczekać, aż mi się pancerz zrobi. Dobra, zrobił mi się. No, Kha'Zix sobie raczej ze mną nie powinien jakoś radzić, nie wiadomo jak. No, ewidentnie. No i właśnie to się dobrze na niego spisuje. Tutaj niestety nie mam już many w ogóle na skillę. Oh my god! Proszę, zabij ją. Znaczy jego. No, chociaż tyle. Masakra. Dobra, kupię sobie od razu tego itemsa. Się w ogóle nie zgadnąłem, że on tam był na początku. Zapomniałem, że mam teleporta. Niestety Malphite bez W sobie tak bardzo średnio radzi pod towerem. Zresztą to jest takie moje wywnioskowanie, bo ja dopiero pierwszy raz gram i nie wiem dokładnie, jak to jest tam postacią. Wiem, że ulti ma świetne. I że jest silny. No, to tyle jeśli chodzi o Lee Sina. Straszne, że jest tutaj na topie. Prawdopodobnie oni są pre-made. Wiem, zawsze tak jest, że są pre-made. O. Ja tutaj będę coś robił, żeby to było tak, jakby Lee Sin miał tutaj gdzieś być. No, no i cóż, no tracę jego czas, więc się on traci swój czas. Okay.
Czy... Nie wiem, ta kata jest bardzo często u mnie. Aha, bo to ona dżungluje, tak? Good job. Bardzo fajnie to wyszło. O, tylko że ciuchci nie zrobiłem. A mam już ulta, więc powinienem sobie jako tako radzić dobrze. A od razu mnie będzie stać na blask, który bardzo mi pomoże w walce z nim. Tak, no i dlaczego maksuję na przykład E, a nie Q? No cóż, po pierwsze Q jest bardzo, bardzo mnożerne i z tego co mi wiadomo, to im większy ma poziom, to tym więcej kosztuje many. Zadaje mniej obrażeń niż E, z tego co mi... No, po prostu zadaje mniej obrażeń. Poza tym jeszcze tutaj E redukuje attack speed, ma lepszy cooldown. No a W to nie będę mówił czemu nie maksuje, bo to jest takie... No to też prawie nic nie daje na tym, w tym momencie. Na pewno Q byłoby może dobre, jakby to nie wiem kto był. Nie Kha'Zix. No, no i udało nam się go zabić. Bardzo fajnie to wyszło, synchronizowane. Good job. On też miał ganki, więc nie wiem czemu on się w ogóle czepia. A. Za to mam strasznie słabe miniony. Tak, no i teraz sobie kupię pancerzyk i praktycznie Kha'Zix już mi nic nie będzie robił obrażeń. A to naprawdę E jest świetne. Tyle mogę powiedzieć. Ulti jest genialne po prostu, to jest... No to jest chyba główny powód, dla którego się gra Malphite'em, no. Wbijesz tak w 5, no i teamfight wygrany. No i drugie będę też kumaksował, bo to W to jest w ogóle jakieś... Takie byle jakie, no fajnie, nie poruszam się w ogóle. Rampage. Ogólnie wygrywamy raczej. Tak, wygrywamy. Katka sobie naprawdę świetnie radzi, jej ganki... Nie wiem, po prostu zawsze wszyscy mają mało HP jak ona gankuje, więc dlatego dużo killi zbiera. Chociaż obrażeń zbyt wiele nie ma. To początkowe zabicie bodajże Kha'Zixa chyba dało jej mocnego kopa. Ja. Dobra, na razie tutaj zostawię. Będę frejzował troszeczkę lane'a. Muszę się przyzwyczaić do jego animacji. No, jakoś to idzie. No, znowu ciuchci nie mam. Ja chyba w ogóle żadnej ciuchci nie zebrałem. Fuck. For sale. No i niestety tutaj... A, dobra, zabiłem go. W tym momencie sobie zbuduję... No to byłby dobry pomysł. A nie. Ja zbuduję... A moment, zerknę sobie co... No dobra, już jestem. Będę kontynuował moc trójcy. Kha'Zix tutaj wyraźnie sobie tak poczyna.
No niestety on ma tak, ten jego duży zasięg daje mu dosyć mocnego kopa. Z całą pewnością. No ta moja pasywka jest genialna. On tutaj gdzieś nie idzie. Pięknie, pięknie, idealnie. No to jest właśnie moje ulti, genialne, jeszcze się świetnie spisuje razem z kartką. Dobra. On Malphite, czy nie Malphite, tylko Kha'Zix wręcz tutaj zaczął uciekać. Kogi też tak się nie sobie radzi. Jakbym miał ulti, to mógł w niego wbić też. Tutaj. Miał deda by od razu. O, dzięki. Dobra, troszeczkę się odbijam z tą farmą, ale naprawdę jest tragiczne. Ja powinienem mieć jak najwięcej. Nie ma jakiejś tragedii szczególnej, tylko że no, no jest źle, no co ja mam powiedzieć. Muszę się też pilnować, żeby ten blask nabijać. On jest co 2 sekundy, więc troszeczkę czasu. Niestety ja tego nie robię, ponieważ to jest. Na pierwszy raz gram tą postacią, ale naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie się gra. Ta tarcza daje bardzo mocną wytrzymałość w wymianach. A jest ogólnie świetne. Do wszystkiego. To pewnie mi troszeczkę pomóc. No a ten podrzut 1,5-sekundowy tutaj jeszcze zadaje naprawdę niezłe obrażenia, to jest naprawdę super. Jedna z lepszych rzeczy. Fuck for sale, Kha'Zix. Nie wiem czemu ten Kha'Zix tak mnie atakuje ciągle. Jak i tak jestem mocniejszy od niego w chuj. To też jest niezłe. Ogólnie Malphite'em się właśnie fajnie chyba pod tutaj, jak jest tower, to tutaj fajnie się nim podbija. No niestety, tak dalej chcę. Ja pójdę tym Malphite'em, coś spróbuję zrobić. Nie no, dobra. Straciłem trochę czas. Dobra, pójdę trochę jej pomóc tutaj. Bardzo ładnie. Mogłem w sumie skusić z ulti, ale nie będę tego robił, bo i tak był pewny kill. Trochę się zwiększyły obrażenia, które zadaję od tego Phage'a. Farmi się dużo lepiej, które jestem w stanie stwierdzić. Dobra, kupię sobie budki. Ogólnie właśnie Sorakę mamy, to jest raczej wada, bo to jest naprawdę słaba postać według mnie. Czy może jest dobra, jak na przykład ma się jakiegoś Ezreala czy coś takiego, co, żeby dużo walił ze skilli i w ogóle. Ale sama Soraka to jest dosyć słaba postać. To te jakby te światełka, to co tutaj te gwiazdki puszczam, to żeby to chociaż biło trochę. Ale niestety nie bije. No, wyśmienicie to wyszło.
Dobra. O, zyskałem na tym aż 2 kile. Więc naprawdę nieźle. No i teraz mogę cofnąć wszystko. Przynajmniej teraz teoretycznie nawet nie musiałem tego teleporta zrobić, bo byłem dosyć blisko. Ale troszeczkę mi to przyspieszyło raczej akcję. Co ja sobie złożę? To sobie złożę. Teraz powinienem dokończyć ten Sunfire Cape'a. Doda mi troszeczkę obrażeń. 40 na sekundę. Średnio pasuje do moich autoataków i do tego E. W każdym razie. Ale niestety mnie nie było stać, więc sobie ulepszyłem warta. Aby Drake'a zrobić. O. Ja obawiam się, że oni nas mogą widzieć, ale i tak nic nie zrobią, ponieważ... Dobra, wracam, tutaj miałem jakiś problem. Taki lag. Więc musiałem przerwać nagrywanie, żeby się uspokoiło. Nie wiem, dajwować ich nie będę raczej, bo raczej nie jestem dosyć mocny na to. Yes. No, idealna bitka. Dobra, jest. Nice. No jak na pierwszą grę Malphite'em to naprawdę nieźle mi idzie. Co to jest ten kogławem? Aha, 1-6, dobra. To była raczej kpina. Dobra, udało nam się zabić chociaż tego Lee Sina. A, nieważne. O, fuck. Dobra, udało mi się jakoś uciec. Kogi chyba już nie miał dosyć many, żeby puścić się na mnie na kolejne ulti. O proszę, kata kata, aaa, zginęła. No i teraz nie wiem co zrobić. Barona w sumie zrobić. Dobra, nie zdążę. Aha, nie no, w sumie przestał. Za mnie gonią. Chujasy jedne. Niestety nie mieliśmy killa, no i teraz straciłem ulta. A trudno. Jakimś cudem mnie zahaczyło Lee Sina, którego właśnie chciałem zabić.
Dobra, kupię sobie teraz Omeranduina. To jest ten Kogin. Faithless, ale z drugiej strony i tak jej nie zabił. A bez flasha i tak by nie zginęła. To tak średnio było. Się dobrze było wywiedzieć, ile ten Kogma wbije dokładnie na tym swoim pasywie. A ja niestety nie wiem. O, świetnie. Właśnie dobrze było im spuszczać botlane'a. Tak. To ma dosyć dobry zasięg, ale ja myślałem, że ma trochę większy. On za wiele mi to nie dało, ale jak będę miał ulti, to będę mógł nawalić. Idealnie jak chciałem. Nie no, Ultimate Fighter jest taki OP, tak mocno OP. Niesamowite, jakie to jest silne. Ja myślałem, że Wukong ma świetne ulti, a to ma jeszcze lepsze. Do widzenia. Emmet. Przyszła, przyjść Dira. Nie, naprawdę, to jest moja pierwsza gra tą postacią i polecam ją, naprawdę jest świetna. Genialnie się nią gra, ojej. Doskonała na linii, doskonała potem. No i cóż, no i będę nią grał na pewno więcej. A, dobra, trudno. No dobra, róbmy tego barona. Dawaj, dawaj. Takie czopy, no idźcie na tego barona. Debile. Dobra, idę się zająć. Cofnij. Idę się zająć to plane'em. Dobra, nieważne. Zło mi się coś zepsuło. Ogólnie mam straszne ostatnio problemy z łączem. No i znowu nie wyszło tak jak chciałem, ale tak jest okej. Okay. Trzeba zawsze tylko dokończyć tego barona. No aż wyszła tego pasywę.
No, trochę za dużo tych bardów tutaj. Dalej. Nie, nie chcę teraz budować. No, fajnie byłoby to skończyć w końcu. Aha, nie, bo ja mam strójcy. Okej. To teraz sobie zbuduję. To sobie zbuduję i będzie fajnie. Czy właśnie to nie wiem, oni mają tam. Mają tam jakiegoś APK? Jednego mają. On tak średnio mi się to przyda, ale. I tak jest dobre. Farmimy. No zoma właśnie strasznie mało farmy cały czas. No to było piękne. No pięknie. No dobra, to z GG już. Jeśli wam się podobało, to dajcie jakiś fajny komentarz. Jeśli jak zwykle za mało mówię, no to się postaram bardziej w innym odcinku. No i do zobaczenia też. Wesołego Sylwestra. No tak średnio do zobaczenia, bo jeszcze troszeczkę tego jest, ale oni się nie, myślałem, że się poddadzą. No dobra, to dajcie jeszcze lajka, tyle powiem. No, czujcie się, cześć.